Nazywam się Angelika Kacperska, ale z domu Angelika Maltudi. Moi rodzice przyjechali do Polski po wybuchu wojny domowej w Grecji. Do Zgorzelca trafili w ramach takiej relokacji jako uchodźcy polityczni. Ja już urodziłam się w Zgorzelcu. Część Greków zamieszkało na ulicy dawnej Dzierżyńskiego, obecnie Daszyńskiego i Warszawskiej. Natomiast moi rodzice zamieszkali na ulicy Waryńskiego ze względu na pracę w zakładzie tektury, która kiedyś nazywała się walizkownią. Na naszej ulicy mieszkało nas 8 rodzin. Byliśmy ze sobą bardzo zżyci. Wychowywaliśmy się razem z kolegami, z koleżankami z Polski, ale rodzice w domu mówili do nas po grecku. Przekazywali nam tradycje związane z grecką muzyką, z językiem, z kulturą. Nauczycielka moja z języka polskiego mówiła, że bardzo ładnie mówię po polsku, natomiast moi bracia, koledzy, którzy jednak mieli taki akcent z taką naleciałością języka greckiego, zresztą do dzisiaj niektórzy tak mówią, natomiast ja mówiłam bardzo dobrze po polsku, może dlatego, że czytałam bardzo dużo książek, no i tak z lekkością mi przyszła ta nauka języka polskiego, gdzie moi bracia na przykład mieli problemy z językiem polskim, z ortografią, ze zbudowaniem takich zdań. No dla nich to był język trudny. Po ukończeniu szkoły podstawowej poszłam do liceum medycznego, które skończyłam w 1969 roku i podjęłam pracę w oddziale chirurgicznym w nowo powstałym wtedy szpitalu na ulicy Lubańskiej. Moja mama pracowała bardzo ciężko fizycznie w tej walizkowni i zawsze mi mówiła: dziecko, ucz się i skończ jakąś szkołę, żebyś tak ciężko nie pracowała jak ja. Że byłam w miarę zdolną uczennicą, no to nie miałam problemu ze zdaniem egzaminu, nauką w tej szkole. No i potem coraz bardziej, jak nabywałam różnych zdolności, byłam też chwalona jako pielęgniarka. Potem sama doszłam do tego, że rozpoczęłam naukę w studium nauczycielskim we Wrocławiu. Po 2 latach nauki spotkała mnie moja wychowawczyni, która była wicedyrektorką liceum medycznego, pani Daniela Becelewska, zaprosiła mnie na rozmowę i zaproponowała mi podjęcie pracy w liceum medycznym, w którym ja kończyłam tą szkołę. Oczywiście podjęłam tą pracę, przepracowałam w liceum medycznym do emerytury. Za mąż wyszłam w 1971 roku, poznała mnie koleżanka z chłopakiem, który skończył szkołę wojskową. Niestety dziewczęta były pod taką kuratelą rodziców, bo moi bracia mieli o wiele więcej wolności. Natomiast ja o godzinie 20 musiałam już być w domu. No tak się złożyło, że polubili bardzo mojego przyszłego męża Lucjana. Wyszłam za mąż, wyprowadziłam się na ulicę Langiewicza, gdzie dostaliśmy mieszkanie wojskowe, bo wtedy były takie możliwości. Urodziłam 2 dzieci, mam Martę i Andrzeja. Ciekawostką jeszcze na przykład z mojego życia mogę powiedzieć, że no miałam wspaniałą teściową. Owdowiała wtedy, kiedy mój mąż miał 4 latka. Nigdy nie wyszła za mąż. Była to bardzo ciepła kobieta. W czerwcu wychodziłam za mąż, więc na pierwszą Wigilię pojechałam do teściowej. Byłam przyzwyczajona z tym, że w greckiej tradycji nie było pierogów, ale mieliśmy sąsiadów obok, którzy robili inne rzeczy i zawsze pierogi w tym dniu też były na naszym stole. No, Zgorzelec bardzo się zmienił w czasie mojej pracy zawodowej, mojego życia tutaj. Na początku między dziećmi polskimi a greckimi było trochę różnicy. Natomiast wtedy, kiedy pierwszy raz otworzyły się granice Grecji, nie można było wyjeżdżać, ale jeżeli zaczęły się te wyjazdy, to Polacy, którzy pierwszy raz odwiedzili Grecję i przyjechali zachwyceni kulturą, kuchnią, tradycjami, klimatem, morzem i tak dalej, zaczęli nas traktować całkiem inaczej. Już byliśmy takimi partnerami, bardzo dużo. Dla współpracy i dla życia naszego miasta zrobił Nikos Roskietos, to trzeba mu oddać. Scalił tych Greków, pokazał też Polakom, że możemy razem żyć.
Od 20 kilku lat w Zgorzelcu odbywa się piękny festiwal muzyki greckiej, gdzie uczestniczą i Grecy, ale i Polacy, którzy śpiewają piosenki w języku greckim. Jest to wielkie święto greckie, jest piękna biesiada, gdzie się spotykamy, gdzie tańczymy, gdzie występują zespoły, no właściwie z całej Europy. Polacy, widząc tą naszą kulturę, no przyzwyczaili się już do tego i teraz nie ma żadnej różnicy między nami, no z czego się bardzo po prostu cieszę. Co mogę jeszcze powiedzieć o swoim życiu? No kocham Zgorzelec, bardzo dobrze się czuję. Jestem już teraz na emeryturze. Uważam, że jestem taką patriotką w Zgorzelcu, bo uczestniczę, jestem zaangażowana w pracy w klubie seniora. Uczestniczę w różnych zajęciach, z czego się bardzo cieszę. No i bardzo dobrze się z tym czuję.